możemy świętować właśnie razem z wami, bo cóż to za urodziny, jak się świętuje samemu. Takie urodziny. 30, cudowna 30. 2021 roku Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta obchodzi jubileusz 30-lecia. Na tą okoliczność opracowaliśmy szlak rowerowy Velohuta i wydaliśmy mapę, która również jest dostępna w wersji elektronicznej. Ten szlak prowadzi przez całą Nową Hutę, nie tylko przez znane miejsca, ale te mniej znane, przy bocznych drogach, przez ciekawe przyrodniczo czy też architektonicznie okolice. Dzięki niemu można również trafić do naszych 13 placówek. Bardzo gorąco zachęcam, żeby wsiąść na rower i razem z nami świętować ten jubileusz na okrągło, na rowerze. Tak jak to dzisiaj symbolicznie miało miejsce 12 czerwca. Przejechaliśmy paradą rowerową z Alei Róż tutaj do Krzesławic, w okolice budynku ufundowanego przez Jana Matejkę. A dziś miał miejsce inauguracyjny piknik rowerowy. Szanowni Państwo, Ośrodek Kultury 30 lat. Zapraszamy do wszystkich 13 klubów. Jest piękna pogoda, akcja lato, zajęcia. 13 klubów zaprasza. Mam na imię Rosik, mam 8 lat. Mam na imię Patryk, mam 12 lat. Mam na imię Kuba, mam 14 lat. Mam na imię Kamil, mam 6 lat. Mam na imię Jalek, mam 6 lat. Jesteśmy na osiedlu Krakowiaków. Często tu przyjeżdżamy z kolegami jeździć na rowerze i grać w piłkę. Bawić się z Kubą. Grać w piłkę. Wychodzić na pole, bawić się z kolegami w piłkę nożną lub jeździć na rowerach. Nie wkurzać mamy, oczywiście, i oglądać na telefonie. Lubię czasami, jak na przykład coś mi się psuje w rowerze, to sobie samemu to naprawić. Lubię wychodzić na pole, bawić się z kolegami i grać w piłkę. Rodzina. Rodzina i przyjaciele, no i zdrowie. Moja rodzina i koledzy. Osoby, które nas otaczają i nam najbardziej pomagają w życiu, zdrowie, no i to tyle w sumie. Przyjaźń, to znaczy mieć drugą osobę, do której możesz się wypłakać, pożalić, ona ci pomoże i ty jej pomożesz. Moja mama. Piłkarzem. Koszykarzem.
Na pewno nie sportowcem i na pewno nie podróże. Jestem za leniwy na to. Chciałbym pójść na modela. Trzy takie bardziej plany, czyli albo zostać aktorem, albo zostać raperem, albo mechanikiem. Piłkarzem. Kiedy jestem w swoim kraju, Ukrainie, przyjeżdżam do babci, to bardzo się uśmiecham, bo ją lubię. W krępujących sytuacjach, na przykład dzieci się przepychają, a i tak się lubią, i robią śmieszne pozycje, no i tu w sumie praktycznie tyle. Z sucharów i jak widzę brata. Jak widzę Kubę. No. Bo go lubię. Bo Kuba jest bezczelny.